bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Zrzeszenia Przyjaciół Ziemi Sienickiej. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych. Głównym obszarem funkcjonowania stowarzyszenia jest teren gminy Sienica, a jego działalność jest oparta na pracy społecznej. Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu promowania i zachowania walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu oraz zadania na rzecz renowacji lokalnych zabytków. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W ramach stowarzyszenia aktywnie funkcjonują grupy tematyczne, historyczne, kulturalno-oświatowo-sportowe i społeczno-ekonomiczne. Liczymy na zainteresowanie zakresem naszej działalności oraz na współpracę przy realizacji wspólnych pomysłów dla szeroko rozumianego rozwoju naszej gminy. Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalną społecznością. Zwracamy się z prośbą o wspieranie działań stowarzyszenia służących wszechstronnemu rozwojowi naszego regionu. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu pełniejszego zapoznania się z celami statutowymi stowarzyszenia i realizowanymi zadaniami. Na tych informacjach pisemnych, które są rozdane, istnieją adresy, namiary kontaktowe do stowarzyszenia. Także liczymy na pomysły i wspólną pracę dla dobra naszego społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.